tej największej demokracji świata, jaką jest Brazylia, właśnie zakończyły się wybory na prezydenta. I to wybory całkiem niesamowite, bo prezydentem zostaje typ, który kiedyś już był prezydentem, który z jednej strony wyciągnął całkiem sporą ilość ludzi z biedy, a to Brazylia, więc takich biednych ludzi jest tam dużo, z drugiej strony pośrednio jest odpowiedzialny za jedną z najgorszych recesji, jaką Brazylia spotkała kiedykolwiek, i to nie jest jego druga kadencja pod rząd. Nie, 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 on rządził stosunkowo dawno temu, po prostu teraz wrócił i zostanie prezydentem znowu. Zapytać, jak osiągnąć taki wynik, kiedy Brazylijczycy z jednej strony, okej, pamiętają cię jako człowieka, który wyciągnął wielu ludzi z biedy, ale z drugiej strony kojarzą cię właśnie z tym skandalem dotyczącym, no, tej recesji i skandalem jeszcze takim, no, związanym z łapówkarstwem. Recepta jest prosta. Niech urzędujący prezydent będzie tak beznadziejny, że nie ma znaczenia, z kim go zestawimy. To będzie historia o Luli i o Bolsonaro, o tych dwóch bardzo jaskrawych postaciach, które starły się w drugiej turze. I tu jest dużo dobrych historii. Porozmawiamy o samym przebiegu wyborów, o tym, co tam się odwalało, bo odwalało się dużo rzeczy. Porozmawiamy o tym, co oznacza wybór Luli na prezydenta, no i o wpływie tego dla całego świata, w tym dla Polski, bo porozmawiamy o Puszczy Amazońskiej, o ekologii, o różnych innych rzeczach. Więc bez zbędnego przedłużania zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba, będzie nam strasznie miło i zaczynajmy. A, no i dziękujemy patronom oczywiście. Co się stało z wyborami? No, stało się dużo. Na początku obecnie panujący Bolsonaro miał przewagę, no i tak do połowy się to utrzymywało. Później Lula zaczął gonić Bolsonaro, w końcu go tam przegonił, no i na koniec bałą, bo małą, ale jednak różnicą doszedł na prowadzenie. Tu warto zaznaczyć, w Brazylii to się dzieje bardzo szybko, bo mają elektroniczny system głosowania, o tym w sumie jeszcze wspomnimy, który sprawia, że tak naprawdę w parę godzin mają wyniki wyborów, nie? Mniej więcej o północy polskiego czasu podano wyniki. Czyli północ w Polsce, Lula zostaje ogłoszony nowym prezydentem, w sensie, że wygrał wybory, jeszcze nie jest nowym prezydentem. No i co? No i czekamy na zaprzysiężenie, wszystko git. No nie do końca. Widzicie, Bolsonaro już wcześniej zapowiedział, że jeśli on przegra te wybory, to one są sfałszowane. Co jest dosyć odważnym zagraniem. Przeważnie o tym, że wybory są sfałszowane, mówi się po tym, jak się je przegrało, a nie jeszcze przed tym, kiedy się odbędą. No ale on próbował, bo on wiedział, że te wybory raczej przegra i tak przegrał je dużo mniej niż ktokolwiek się spodziewał, bo te wcześniejsze sondaże się rozjechały. Już przy tych nowszych było widać, że o, to będzie równa walka, ale na początku to się wydawało, że Bolsonaro w ogóle nie będzie miał podjazdu do Luli. No a tutaj wiecie, ta różnica bardzo, bardzo mała. Ale po pierwszej turze, którą przegrał, i to bardziej niż tą, nie mówił nic o fałszowaniu wyborów, co było też dziwną rzeczą. No a teraz czekamy w sumie na to, aż zacznie o tym krzyczeć. Spodziewanie się po Bolsonaro, że odda władzę w 100% pokojowo, byłoby bardzo optymistycznym podejściem. Oczywiście nie jest to niemożliwe, ale jednak są bardziej prawdopodobne scenariusze. Scenariusz taki najbardziej hardkorowy, akurat może nie najbardziej prawdopodobny, nawet nie za bardzo prawdopodobny jest taki, że no, będzie jakiś przewrót wojskowy, wojsko wyjdzie na ulicę i Bolsonaro to zrobi. Czy Bolsonaro ma środki, żeby to zrobić? Nie wiadomo, ale odpowiedź na pewno nie brzmi na 100% nie. Bardziej prawdopodobna opcja to, jako że Bolsonaro był nazywany Trumpem tropików, Trumpem Brazylii, no to, że zrobi się taki Capitol V2. To znaczy, Bolsonaro zacznie krzyczeć o tym, że to są sfałszowane wybory, że trzeba coś z tym zrobić i jego wyznawcy, zwolennicy, bo w sobie wyznawcy to jest lepsze słowo w jego przypadku, po prostu, nie wiem, no, zeszturmują Capitol Stanów Zjednoczonych. To byłoby trudne, może jednak gdzieś tam brazylijski odpowiednik Capitola. Nie ten budynek! I tak jak mówimy, jasne jest też możliwe, że nic się nie stanie pokojowo odda władzę, no ale stworzył sobie zbyt wielu chyba takich wyznawców właśnie i zbyt duży autorytet zbudował, żeby tak po prostu pozwolić przegrać wybory. Nie sądzimy, że jest to bardzo prawdopodobne. I tutaj, żeby nie być gołosłownym i nie powiedzieć wam, że o, bo my tak uważamy, Bolsonaro ma już tradycję robienia różnych rzeczy, które są nie do końca okej, okay, takie wydające się może nadużyciem władzy. I żeby nie szukać daleko, posłuszmy się tym wczorajszym przykładem z wyborów, kiedy to pojawiło się bardzo dużo doniesień o tym, że policje, jakieś służby bezpieczeństwa i tak dalej, no, nie dopuszczały wyborców Luli do głosowania, zatrzymywały autokary, ludzie po ludzi autokary nie przyjeżdżały, były jakieś przeszukanie i tak dalej. W sensie taka była wywierana lekka presja w niektórych miejscach na to, żeby może tych wyborców Luli trochę onieśmielić, może żeby tak nie do końca chcieli zagłosować. I co ciekawe, tutaj mówi się o tym, że to nie do końca sam Bolsonaro takie rozkazy wydał, tylko wydał je za pomocą, tudzież wydał je sam minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego. I zapamiętajcie to stanowisko, bo ono jeszcze za chwilkę nam wróci. Ale przejdźmy teraz do tego, kim w ogóle jest Lula, czyli no, już niedługo nowy prezydent, jeśli mu się uda przejąć tą władzę po wyborach demokratycznych. Lula jest byłym prezydentem Brazylii, który rządził w latach 2003-2010. I teraz, kiedy był tym prezydentem, to zrobił wiele rzeczy. Z jednej strony, tak jak już mówiliśmy we wstępie, faktycznie sprawił, że ta ilość biednych ludzi w Brazylii była mniejsza. Znaczy, zrobił bardzo duże pakiety socjalne, zrobił duże transfery socjalne i faktycznie, no, wydobył dużą część społeczeństwa z biedy. Z drugiej jednak strony jest on utożsamiany z, no, pewnymi bardzo przykrymi dla gospodarki konsekwencjami tego, bo one nie zdarzyły się koniecznie za jego kadencji, ale kontynuator jego myśli, który jakby te polityki też
trzymał później, w każdym razie doprowadziło to do recesji w Brazylii. Więc to tak mieszana sytuacja. I do tego wszystkiego, Lula jest człowiekiem, który dostał w tym momencie zarzuty o korupcję. W 2017 roku został on za nią skazany na 10 lat więzienia. To była taka sytuacja, która faktycznie wyglądała na poważną. I dalej ciężko ją oceniać, czy ona się wydarzyła, czy nie. Zapytacie czemu, przecież jest wyrok sądu. Widzicie, bo tu jest pewien przypał, bo ten sędzia, który orzekł, że Lula jest winny i skazał go na 10 lat, bardzo niedługo potem, przypadkiem całkiem, stał się ministrem sprawiedliwości i porządku publicznego. Tym samym, który kazał teraz tym policjantom, wiecie, nie dopuścić do tego, żeby wyborcy Luli mogli głosować. Więc to jest moment, w którym jest takie... I Brazylijczycy też mieli takie, a może coś jest nie tak? No i Lula tak sobie siedział w tym więzieniu. No ale w końcu ta sprawa wróciła do rozpatrzenia i zaczął się tym zajmować Sąd Najwyższy w Brazylii. No i w 2019 roku wypuścili go z więzienia, a w 2021 roku skasowali te werdykty w ogóle, nie? W sensie stwierdzili, że tych orzeczeń nie było, bo coś jest nie tak. I to umożliwiło Luli wystartowanie znowu. Więc z jednej strony on ma pełne prawo grać tym, że został wrobiony politycznie w te procesy, z drugiej strony nie wydaje się, żeby te zarzuty o korupcję były tak absolutnie znikąd wymyślone. Nie twierdzimy, że jest winny. Mu uznajemy, że jest niewinny, wręcz musimy tak uznawać. Twierdzimy tylko, że to też nie jest tak do końca idealnie wszystko czyste. No ale bez znaczenia, bo Bolsonaro nie był zachwycony faktem, że go wypuszczają, nieważne czy był winny czy nie. Jest on politykiem lewicowo-liberalnym, co już Bolsonaro się nie za bardzo zazębia. No i co, no obiecuje transfery socjalne, ekologię, głównie w postaci ochrony Amazonii na przykład. Planuje, że jeśli wytną jakieś drzewa w Amazonii, to zasadzą dokładnie taką samą ilość drzew w innym miejscu, ale o Amazonii jeszcze powiemy. Chce ograniczyć trochę możliwości policji, które Bolsonaro tak trochę, wiecie, podbił do góry, do tego może ograniczenie trochę broni, bo tam Bolsonaro znowu robił rzeczy, więc on nie chce, żeby tyle broni było obiegu. No takie klasyczne lewicowo-liberalne postulaty, które tego typu kandydat, no możecie się spodziewać, że robi. Co w ogóle sprowadza nam te wybory do bardzo klasycznego południowoamerykańskiego vibe'u, jakiejś formy socjalizmu z jakąś lekką formą faszyzowania sobie. Więc no, klasyka gatunku tak naprawdę. Czekamy na CIA, aż coś zrobią w ogóle, bo to... Tak przeważnie tak to było. Jakiś goryla, coś, wiecie. Więc tutaj taki standardzik, ale w polityce międzynarodowej robi się dużo ciekawiej. Bo widzicie, Lula, on nie do końca uważa, że wojna Rosji z Ukrainą to jest tylko tak, że Rosja jest winna. No to tak jednak on nie lubi imperializmu i tak może jednak ten zgniły Zachód i Stany Zjednoczone i Europa tak troszeczkę prowokują Rosję, może to jest jednak troszeczkę ich wojna. I już tutaj moglibyście się oburzyć i powiedzieć, Jezus Mary, to z naszej perspektywy gorzej, że on wygrał, ale spokojnie, spokojnie. Bolsonaro w ogóle lubił się z Putinem, więc jakby na tej skali to jesteśmy nawet na plus, jak się okazuje. Kiedyś, jak robiliśmy film o wyborach we Francji, to mieliśmy taką skalę, jak bardzo lubią Putina poszczególni kandydaci. Przydałaby się znowu, ale no ogólnie Bolsonaro jest wyżej niż Lula prawdopodobnie. Co nie znaczy, że Lula jest taki absolutnie, o, Zachód, jesteśmy tutaj z wami i tak dalej. Nie, nie do końca. No i też idąc właśnie tym tokiem rozumowania, no szacuje się, że jest duża szansa, że zacznie on odbudowywać stosunki z Iranem, bo kiedyś Iran i Brazylia to w ogóle były ziomeczki, jak się okazuje, i Lula prawdopodobnie będzie chciał wrócić do tego stanu rzeczy. Więc to też nie jest tak, że Brazylia teraz skręca całkowicie, że teraz już tutaj, wiecie, my, Stany Zjednoczone, Europa, Japonia, Australia w ogóle jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. No, nie do końca, nie do końca. Brazylia raczej zasili szeregi tych, które nie są nam wrogie czy coś dla jasności, ale też no jakoś nie są super przyjaciółmi z szeroko pojętym Zachodem, chociaż na Instagramie robiliśmy specjalnie ankietę, żeby się dowiedzieć i większość ludzi jednak w naszym Instagramie przynajmniej nie uznaje Polski za Zachód liberalny, nie? Ten taki szeroko pojęty. Więc my może będziemy kolegami z Brazylią, kto wie, kto wie. Aczkolwiek w tym kontekście jest dla nas zabawne, że jednocześnie z wyboru Luli na prezydenta cieszy się Biden i wysłał mu gratulacje, ale też Chiny czy Indie. Niech to wam pokaże, jakim prezydentem był Bolsonaro, że jakby wiecie, ten typ nie jest największym fanem amerykańskiego imperializmu, a Biden tak się cieszy, że on wygrał, a nie Bolsonaro. Zresztą, że on mógł mieć akurat refleksję, że to Trump tropików i mu się skojarzyło, on trochę stary jest, już nie ogarnia pewnie. Chociaż tutaj dla jasności, z perspektywy całego świata akurat może dobrze, że Lula został wybrany, nawet nieważne, że jesteście z Chin, Polski czy Stanów Zjednoczonych, bo Lula ma jedną rzecz, która różni go od Bolsonaro bardzo mocno, znaczy jedną, ma bardzo dużo rzeczy, które go różnią bardzo mocno, ale taką jedną, która jest ważna z perspektywy świata. Widzicie, Bolsonaro nienawidził bardzo dużej ilości ludzi. Już tam pomijam, że nienawidził ludzi LGBT i tak dalej, to Bolsonaro naprawdę, to on robił dużo złych rzeczy. Ale szczególnie chyba, przynajmniej z naszej opinii, nienawidził rdzennych mieszkańców Brazylii. No i zapytacie, dlaczego ich nienawidzi? Czemu to jest takie ważne? Czemu akurat ich tak bardzo nie lubi? A bo widzicie, bo oni mają coś, czego Bolsonaro bardzo by chciał. I też część Brazylijczyków bardzo by chciała. To znaczy, oni mają te lasy, nie? W sensie, oni mają te swoje miejsca, w których mieszkają i mają prawnie zagwarantowane, że nie można ich stamtąd wysiedlić, też nie można im tego środowiska niszczyć. Co też brzmi całkiem sensownie, no byli tam pierwsi. To miło ze strony Brazylijczyków, że uznali to w ten sposób. Europa nie ma takiej tradycji za bardzo, żeby tam uznawać, że ktoś był pierwszy, to nie, to nie nasze podejście. Ale w każdym razie należymy do tego, że faktycznie oni tam są,
No i przez to, że tam są, to nie za bardzo można te lasy tak legalnie wycinać. A wiecie, skądś trzeba brać awokado, więc trzeba tą puszczę wycinać, żeby nam dowozić awokado, prawda? Znaczy, no tak to działa, nie? No więc ci brazylijscy rolnicy i tak dalej bardzo chcieli te ziemię. No i Bolsonaro im obiecał, że te ziemię im da. I to, kiedy wygrał wybory, doszło już do tego, że ci rolnicy, mimo że jeszcze legalnie nic się nie zmieniło, to stwierdzili, że o, to Bolsonaro wygrał, to mogę robić rzeczy. To chodziło czasami do regularnych walk między rancherami a tymi, wiecie, rdzennymi mieszkańcami tych terenów. I dosłownie dochodziło do strzelanin, nie? W sensie, połączcie sobie ten vibe tej nienawiści między tymi grupami, tym interesem, że oni chcą wypalać te lasy i móc tam robić pola, z tym, że, no wiecie, tutaj jest coraz szerszy dostęp do broni, nie? Więc to tak średnio bym powiedział. No ale Bolsonaro twierdził, że chwila, nam się należą te tereny, jesteśmy Brazylią, możemy z tego korzystać jak chcemy, to jest na naszym terytorium, no okej, już fajnie, że to jest Puszcza Amazońska i jest potrzebna wszystkim na świecie, ale no czemu my mamy za to cierpieć jakby, nie? W sensie, czemu wy sobie możecie wycinać swoje lasy, ale my nie możemy? I dla jasności, my nie uważamy, że to jest abstrakcyjny argument ze strony Bolsonaro. Szczególnie w państwie, gdzie szacuje się, że 33 miliony ludzi żyje poniżej albo na granicy ubóstwa. Więc ten argument, on do nas w jakiś sposób przemawia, my to rozumiemy. Inna sprawa, że wygłasza go ktoś, kto obcina podatki dla najbogatszych, w trakcie pandemii COVID-a pozwala biednym ludziom umierać na ulicach do tego stopnia, że gangi muszą wprowadzać restrykcje, bo on nie wierzy w COVID, a zwyczajowo do fawel, gdzie najbiedniejsi mieszkają, to wiecie, wysyła policję, która brutalnie sobie poczyna z mieszkańcami. Oczywiście w imię walki z narkotykami i gangami. Więc my rozumiemy ten argument, aczkolwiek uważamy, że to po pierwsze nie jest najlepsza osoba, żeby go wygłaszać, ale dalej nie rozwiązuje nam to kwestii tego, że nie chodzi tylko i wyłącznie o tą ekologię i lasy, ale też o rdzennych mieszkańców, którzy mają fizycznie prawo tam przebywać. Przy czym dla jasności tej ekologii można sprowadzić naprawdę podstawowej jednej rzeczy. Fajnie, jak jest więcej drzew. A Bolsonaro nie był gwarantem większej ilości drzew na ziemi. Powiedziałbym, że to był gwarant tego, że drzew będzie bardzo, bardzo, bardzo mniej. Więc Lula teoretycznie chce to ukrócić i mówi o tym, że no właśnie będziemy za każde wycięte drzewo ewentualnie, bo musimy wycinać czasami drzewa, stawiać nowe drzewa, to super, to jest jakieś rozwiązanie tego problemu właśnie, że potrzebują tych pól uprawnych, to brzmi dobrze. Tylko wiecie, pytanie, czy tak się stanie, bo ci rancherzy, ci rolnicy już trochę są rozochoceni właśnie tym przymykaniem oko przez Bolsonaro na to, co robili. I pytanie brzmi, czy teraz tak jest skończą, bo Lula doszedł do władzy. Bo wiecie, na koniec dnia mówimy o dużych pieniądzach, o lobbingu, o wielkich korporacjach i o po prostu wkurzonych rolnikach, którzy mogą chcieć brać sprawy w swoje ręce. Brazylia to duże państwo, nie? Czy Lula będzie w stanie efektywnie przeciwdziałać tego typu zagrożeniom. Więc dużo zależy od tego faktycznego przekazania władzy i tego, jak dużą władzę Lula faktycznie będzie posiadał. Czy nie będzie tak, że Bolsonaro, wiecie, trochę stanie się takim Trumpem, który zacznie wytwarzać swoją osobną grupę ludzi, osobny naród, osobne państwo, w którym będzie nie do końca respektował władzę Luli? Bo naszym zdaniem coś się jeszcze wydarzy w Brazylii. Nie wiemy w jakiej skali, nie wiemy kiedy, nie wiemy jak bardzo, ale coś się wydarzy. I żeby wiedzieć, czy się wydarzyło, czy nie, ale też inna polityka polska, międzynarodowa jest tu często omawiana. Na naszym Instagramie są newsy na bieżąco, na przykład mieliśmy wieczór wyborczy praktycznie wczoraj w Brazylii, więc serdecznie zapraszam. Dziękujemy patronom, którzy umożliwiają nam robienie tego, co robimy i zachęcamy, żebyście ewentualnie nimi zostali. Możecie nam w komentarzu zostawić, o czym byście ewentualnie chcieli usłyszeć, bo ostatnio czasami nie mamy pomysłu, więc w sumie przydałaby nam się taka lista. Nasz inny film, serdecznie go zapraszamy, a my staramy się starać dla was. Cześć!